To jestem ja z przeszłości. Mam na imię Karol. Wy pewnie Kasia, Maciuś, Pawełek lub inaczej. Tak, stary jestem, chory, ale kiedyś byłem też wesołym chłopcem. Niestety, gdybym kiedyś posłuchał pewnej zwariowanej pani Dorotki, która wyczarowała dla nas magiczny świat bajek podczas jednej z lekcji, to dzisiaj nasza planeta byłaby piękna i zdrowa. Ale to tylko przyszłość. Może wy posłuchacie i zmienicie naszą planetę. Dzień dobry. Kochani, przed nami temat niezwykle poważny. Ekologia. Nie będziemy się dzisiaj śmiać, nie będzie wesoło, ponieważ ekologia to sprawa niesłychanej wagi. A muszę wam powiedzieć, że ja się bardzo przygotowałam i przygotowałam dzisiaj taką księgę, która nazywa się jak? No, encyklopedia. I z tej encyklopedii wykład. Bo jak już powiedziałam, ekologia to sprawa niesłychanej wagi. Według encyklopedii ekologia to gałąź nauki zajmująca się badaniem wpływu na człowieka czynników środowiska oddziałujących na niego korzystnie lub szkodliwie oraz badaniem zdolności adaptacyjnych. Przepraszam bardzo, ale ktoś wyraźnie mi tutaj przeszkadza, a to jest temat niezwykle poważny, jak powiedziałam, bo ekologia to sprawa niesłychanej wagi, więc pozwolę sobie zacząć jeszcze raz. I proszę o uwagę. Według encyklopedii ekologia to gałąź nauki zajmująca się badaniem wpływów na człowieka czynników środowiska oddziałujących na niego korzystnie lub czynników adaptacyjnych zajmujących się badaniem wpływów czynników na człowieka i środowiska. Cyrk będzie wspaniały, będzie lepszy od tych nudnych wykładów.
wykładów, albo na przykład kabaret, kabaret ekologiczny. Będziemy się przebierać, będzie wesoło, będzie radośnie. Tak, tak, tak. Ja nawet mogę szpagat zrobić, albo fiflaka też mogę zrobić. Zagrajmy kabaret. Bo słuchajcie, chociaż ekologia to sprawa niesłychanej wagi, to można przecież mówić na wesoło, albo można mówić romantycznie. A ja wam powiem, że ja się bardzo przygotowałam, bardzo, a szczególnie przygotowałam się we śnie, bo przyśniło mi się takie hasło. Mam nadzieję, że nie będzie nader poważne. Słuchajcie, a hasło brzmiało tak. Czy to luty, czy to maj, o przyrodę zawsze dbaj. No to teraz może powtórzymy, dobrze? Czy to luty, czy to maj, o przyrodę zawsze dbaj. Ojejku, no wiem, że to jest trochę za poważnie, prawda? I tak nudno. Ale jakbyśmy tak na przykład wyklaskali, zobaczcie. Czy to luty, czy to maj, o przyrodę zawsze dbaj. No, 3, 4, wszyscy razem. Czy to luty, czy to maj, o przyrodę zawsze dbaj. Słuchajcie. Bo nawet o sprawach poważnych można mówić na wesoło, albo można mówić romantycznie. Co? Jak myślicie? A co romantycznego może być w ekologii? A właśnie, że może być. Bo wyobraźcie sobie takie miejsca, gdzie jeszcze nie dotarły dymy z fabryk, albo na przykład zieleń, szum drzew. Widzę dziką dżunglę, zieleń, szum drzew, widzę palmę, a na mojej palmie siedzi małpa. Albo nie, kokosa. A pod palmą jest rodzina tygrysów. Ja widzę jeszcze galopujące słonie i ja z nimi galopuję, jak ja lubię galopować. Galopuję. O rady. Ale się nagalopowałam. Muszę wam powiedzieć, że to wcale nie takie proste i łatwe. Ale chciałam wam powiedzieć, że kiedyś przed laty, kiedy nie było jeszcze samochodu, a po niebie fruwały wielkie, kolorowe ptaki. Zdarzały się niesamowite historie. Ja znam taką historię, znam. Ja chciałabym ją opowiedzieć, mogę opowiedzieć? No jedną historię opowiem. No dobrze. Słuchajcie, kiedyś przed laty zdarzały się niesamowite historie, bo rybacy z czystej wody wyławiali wielkie, ogromne, złote ryby, które na poczekaniu spełniały wszystkie życzenia. A na przykład takie leśne ludki, takie mniejsze od ciebie, albo ciebie jeszcze mniejsze, to co robiły? Udzielały schronienia śpiącym królewnom. I wędrowały sobie też przez lasy takie dziewczynki, one miały czerwone czapeczki. Czerwone czapeczki i mogły nawet spotkać wilka. Jak się nazywały? No jak? Karolku, jak się nazywały takie dziewczynki? Czerwony kap. Kapturek! No brawo! A słuchajcie, a na przykład jeszcze były na przykład... takie rodzeństwo. Jasiek i Małgosia. No, mogli spotkać babę Jagę. To nie były żarty. Ale żeby to wszystko mogło się wydarzyć, to powinniśmy sobie przypomnieć... No zapomniałam. No ale jak to się stało? Przecież przed chwilą was uczyłam hasła, które mi się przyśniło. A ja je zapomniałam. Czy ktoś może mi powiedzieć, jak to brzmiało to hasło? Ty możesz mi powiedzieć, Karolek, czy... Przypomniałbyś mi, jak brzmiało hasło? Bo ja dalej nie mogę... Czy to luty, czy to maj, o przyrodę zawsze dbaj. O przyrodę.
przyrody zawsze dbaj. No super, słuchajcie, to 3-4, jeszcze raz. Czy to luty, czy to maj, o przyrody zawsze dbaj. A teraz wykażę. Czy to luty, czy to maj, o przyrody zawsze dbaj. Czy to luty, czy to maj, o przyrody zawsze dbaj. Cicho. Wszystkie ryby mi wypłoszycie. Złota rybko, złota rybko. Skąd się pan tutaj wziął? Z bajki o rybaku i złotej rybce. I co? Złowił pan tę złotą rybę? Oj, złowiłem. Spełniłam moje 3 życzenia. Dopuściłem ją wolno. To się żona ucieszyła. O, nie, nie, nie. Wracam do domu, a tu awantura. Żona jeszcze zażyczyła sobie domku letniskowego. Złota rybko. Złota rybko. Czy teraz dozwolony jest połów ryb? Dozwolony. Przecież ja jestem rybakiem i wędkarzem. No, nie wiem, kiedy można łowić ryby. Złota rybko, złota rybko. Ja tu nie przypływam. Proszę pani, zamiast się śmiać, to może pani pomogłaby mi złowić tę złotą rybę. I wołać, złota rybko, złota rybko. Nie wstyd panu tak się naprzyczać? No nie, wstyd mi straszliwie, straszliwie. Ale trzeba znać moją żonę. Siedzę i wołam. Ale nie widać tu żadnej złotej ryby. Złota ryba. Złota ryba. O, chyba mam. Mam. O, nic nie ma. Niestety nic. Bud stary. Dzieci, pomóżcie mi zawołać złotą rybę. Dobrze? No, no to wołamy razem. 3-4. Złota rybko! Złota rybko! Złota rybko! Złota rybko! Płynę, już płynę. Przepraszam za spóźnienie, ale musiałam omijać wszystkie miejsca pełne ścieków i zanieczyszczeń. To zajmuje bardzo wiele czasu. Rybaku, twój domek letniskowy czeka na ulicy Brunowicka 16. Rybka, co życie bajkę zmienia, co spełnia wszystkie twe życzenia. Rybka, co życie bajkę zmienia, co spełnia wszystkie twe życzenia. Tra la 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 la. 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 Dosyć, no dosyć z tym tralalowaniem i z tą złotą rybką. No ja wiem, że złota rybka to też sprawa ekologii, ale nie tylko złota rybka, bo ekologia to sprawa niesłychanej wagi. A w lesie żyją jeszcze inne zwierzęta, takie jak jelenie, wilki, sarny, rysie i na przykład te żubry. Ja mam takie 2 żubry drewniane na kredensie. Słuchajcie, a wy wiecie,
w jakim miejscu żyją na przykład takie zwierzęta, w miejscu oddzielonym, odosobnionym, gdzie człowiekowi nic nie wolno zmieniać? To się nazywa rezerwat. O, kto wie, co to znaczy rezerwat? Słuchajcie, rezerwat przyrody to takie miejsce pod ścisłą ochroną, gdzie człowiekowi nic nie wolno zmieniać. O! Dbajmy o przyrodę, kochajmy przyrodę, szanujmy ekologię. Słuchajcie, a gdyby przed laty panowały takie niekorzystne warunki ekologiczne, jak mogłaby potoczyć się na przykład historia Krakowa? A znacie legendę o Waldzie, co nie chciała Niemca? No to ja wam przypomnę. Była sobie Wanda, księżna, córka Kraka. Po śmierci swojego ojca objęła władzę w Krakowie. Poddani myśleli, że Wanda nie będzie potrafiła rządzić grodem tak jak Krak, ale ona odziedziczyła same najlepsze cechy po swoim ojcu. Rządziła godnie i sprawiedliwie. Dowiedział się o niej książę Rydygier, niemiecki książę. I postanowił zdobyć jej rękę. Wysłał 3 posłańców z darami, kosztownościami na dwór Wandy. Posłowie, jak jechali przez Polskę, powiedzieli, że nigdy nie widzieli tak pięknego grodu jak Kraków w tak pogańskim państwie. Jak dotarli już na dwór księżnej, niestety Wanda nie przyjęła żadnych kosztowności ani darów i powiedziała, że ona musi być władczynią Krakowa i nie będzie żadną żoną niemieckiego księcia. Na co najstarszy poseł odpowiedział, że Rydygier i tak wszystko zdobywa, czego zapragnie. Wanda tylko odpowiedziała, że są inne prawa niż prawo miecza. Niestety. Rydygier wysłał wojska na gród krakowski. Ale Wanda, wcześniej się dowiedziawszy o tym, wieczorem otworzyła okno, spojrzała na swój piękny gród i wskoczyła w falę Wisły. Rydygier szybko się dowiedział, że nie wszystko można zdobyć siłą, a tym bardziej miłości. Taka to była historia. Ale muszę wam powiedzieć, że dzisiaj przez te niekorzystne warunki ekologiczne, no to kto wie? Może Wanda wolałaby wyjść za Niemca, niż wskoczyć do tak brudnej Wisły? Guten Morgen, Fräulein Wanda. Guten Appetit. Guten Appetit? Dobry sobie, no przecież ja jestem na diecie. Wybacz, Bitte, ja nie wierzę. Ja się pytam ostatni raz. Czy oddasz mi swoja ręka? Nigdy, przenigdy nie wyjdę za Niemca, Rydygierze. Jako rodowitego Krakowianina ja nie chcę Niemca za męża. Tak już nakazuje mi tradycja. Raczej utopię się w Wiśle niż ciebie po ślubie.
pieniądze. Cenię twoja decyzja, byle nie machala, nie krzyczala tak głośno. Gut, Freulein Wanda. Kiedy będę wskoczyć do Wisła, Wisła szeroko wylać i zatopić cały gród. Nigdy mi się nic nie udaje. Ja chcę naprawdę utopić się w Wiśle, a jak się mam skakać do tak brudnej mazi, pełna tam ścieków i zanieczyszczeń. Ja pamiętam, że nawet smok po zjedzeniu barana z siarką nie chciał jej wypić, choć tak bardzo suszyło go przełyczku. Ja zmieniam zdanie, Rydygierze. Zmieniam zdanie. Zostanie twoją żoną. Danke, dziękuję bardzo. Danke, dziękuję bardzo. Żoną twoją danke, dziękuję bardzo. Danke, dziękuję bardzo. Smutno mi tylko, że żadna z naszych bajek nie dotarła do prawidłowego końca. Zobaczcie, złota rybka się spóźnia, bo jest brudna woda. A Wanda tak naprawdę nigdy nie wyszłaby za Niemca, bo była zbyt wielką patriotką polską. Okazuje się, że ekologia miałaby wpływ na historię. A tym bardziej na historię Krakowa. No bo jakby nie było Krakowa, to nie byłoby pięknego Babelu nad Wisłą. A cóż może być piękniejszego niż Babel nad Wisłą? No tak, Zamek Królewski też jest nad Wisłą. Nad Wisłą, po której jakimś cudem pływają łabędzie. I wiecie co? Ja się zaraz nad tą Wisłę wybiorę. Tylko zanim się wybiorę, to ciekawa jestem, czy pamiętacie jeszcze nasze hasło? To 3-4. Czy to ludy, czy to maj, o przyrodę zawsze dbaj. I jeszcze raz. Czy to ludy, czy to maj, o przyrodę zawsze dbaj. Ciekawa jestem, czy gdybym zagrała jeszcze jedną z bajek, skończyłaby się prawidłowo? Czy byłaby prawdziwa puenta? Słuchajcie, wszystko przez te niekorzystne warunki ekologiczne to mnie bardzo martwi. Ale spróbuję zagrać jeszcze raz. Na przykład bajkę o czerwonym kapturku. No, tylko że kapturek mógłby oczywiście spotkać wilka, ale jeżeli las byłby zaśmiecony i polana, no to razem musieliby sprzątać polanę. Albo na przykład zagrajmy śpiącą królewnę. Ja będę śpiącą królewną, bo ja mam piękną sukieneczkę. Chociaż wiecie co? Na dworze to jest taka straszna pogoda. Pada deszcz, jest szaro, wieje wiatr. I tak naprawdę to ja od rana śpiąca jestem. Jasia i Małgosie. Czekoladzie. Jeszcze ostatni został. No. O, masz parciku. To dla ciebie, a to dla mnie, ale to są chlupki odchudzające. A tobie nie dam. Nic ci nie dam. Wiem, Małgośka, nieźle nam się żyje u tej naszej drogiej babeli Jajki. Nie?
Ja także jestem twojego zdania. Od kiedy myśmy się przeprowadzili do tego wielkiego betonowego bloku, to ja nigdy nie mogłam się dobrze wyspać. A zupełnie inaczej śpi mi się w tym pięknie przyozdobionym pielniczkami domku na syglogiej Baby Jagi. Ale to ja nie mogłem spać, bo pod oknami ciągle hałasowały samochody, a ile sobie przypomniałam, to ty chlapałaś sobie w najlepsze. Ja chlapałam? Ty musisz wiedzieć, że prawdziwe damy nigdy nie chlapią. Dlatego ja też nie mogłam chlapać. Jasiek, a ja zupełnie nie rozumiem, jak mógł ci przeskazać has pod oknami, skoro okien się w ogóle nie otwierało, bo z ulicy czuć było spaliny. Ale ja mam dobry słuch, to ja słyszałem, a u nas to zupełnie co innego, słuchać śpiew ptaków, szum drzew, a ja uwielbiam śpiew ptaków, bo ja jestem wrażliwy. Ale to ja jestem wrażliwa. Ja mam dobry słuch i ja przepadam za ptaskami, chyba pieczonymi. Ja cię wcale nie pieczonymi. Wcale nie. Ja nauczyłam się rozluźniać głosy ptaków. Tak, pokaż. A pokażę, żebyś wiedział, że pokażę. Tylko cicho bądź. Pokażę, proszę o ciszę. Ja nauczyłem się rozróżniać drzewa. Pchi! Nie ma takiego drzewa! Pchi! Wiem, jak wygląda dąb, jak klon, jak sosna, a z jednym drzewem to się zaprzyjaźniłem! A ja zupełnie nie rozumiem, jak ty można zaprzyjaźnić z drzewem! A właśnie, że można, bo nauczyła mnie tego nasza kochana Baba Jaga! Jasiek! Baba Jaga cię nauczyła? To naucz mnie! Naucz nas wszystkich! Naucz koty i palcika, naucz! Jak my możemy się zaprzyjaźnić z drzewem? No wiesz, musisz wybrać sobie drzewo, do niego przychodzić, głaskać jego pień. Drzewo to bardzo lubi, szumi jakoś inaczej. Wiesz co, Jasiek, to posumy wszyscy razem. Wszyscy sumimy. Dosyć już tego sumienia. Bo mi mysz się wysumi. Ja chciałam powiedzieć, że nasza Baba Jaga to wcale nie jest taka zła. Od kiedy stała się wegetarianką, to nie musimy się jej bać. Czym się stała? Wetlanką? Wegetarianką. Co to znaczy ten wegetarianin? Małgorzka, to jest ktoś, kto nie je mięsa. Ja muszę przyznać, że kuchnia Baby Jagi to bardzo mi odpowiada. Ja bardzo lubię jeść jej smażone licyki. Wiesz, że ty tylko myślisz o jedzeniu. Wiem, Jasiek, że to są grzybki takie. O jedzeniu tylko myślisz, Małgośka. Jasiek, ja wcale nie myślę tylko o jedzeniu, wcale nie. Bo ja lubię słuchać, kiedy Baba Jaga opowiada nam te wszystkie bajki na dobranoc. To znacznie lepsze i ciekawsze zajęcie niż siedzenie przy telewizorze. A u nas w domu to ty siedziałeś przy telewizorze, psułeś sobie oczy.
Chociaż mama prosiła ciebie, żebyś nie siedział. A on, dzieciak, siedział do 12 w nocy. Psuł sobie oczy. Co on oglądał? A ty, Małgoska, siedziałaś przed komputerem. O tym głowie siedział przed komputerem, bo na komputera... Małgosiu, przestańcie się kłócić. Pora na obiadek. Borowiki i rydzyki i jeżyny i maliny. Smaczne kanie na śniadanie, gotowane na polanie. A na deser jagód tort. Pysznych jagód, prima sort. Bajka zrobiła się o jedzeniu. A swoją drogą, gdyby baba Jaga zobaczyła Jaśka i Małgosię, takich pulchnych, to chlazna łopatę i do pieca. Ale powiem wam, że ona by ich w ogóle na tej łopacie nie podniosła. Oj, no. Muszę wam powiedzieć, że ja chciałabym się znaleźć w takiej dżungli, z dala od tego koronawirusa, od tych niekorzystnych warunków ekologicznych. Ja widzę dziką dżunglę, widzę zieleń, szum drzew, widzę palmy, a na mojej palmie siedzi małpa i banana je, a może bambusa? A pod palmą jest rodzina tygrysów. I widzę jeszcze galopujące słonie. Jak ja lubię galopować. Dorota, my zmierzamy do końca, ty zaczynasz od początku. Karolu, ja zaczynam od początku, bo mi się ta ekologia bardzo spodobała. Ale wiesz co? Nawet powiem tobie hasło, jakie wymyśliłam specjalnie dla ciebie. Czy to grudzień, czy to luty, Karol, pożycz mi na buty! Dorota, ale hasło brzmiało całkiem inaczej. No dobrze, no to kto przypomni hasło? Jak brzmiało hasło? Czy to luty, czy to maj, o przyrodę zawsze dbaj. Słuchajcie, to wszyscy razem! Czy to luty, czy to maj, o przyrodę zawsze dbaj. Dbaj. Czy to luty, czy to maj, o przyrodę zawsze dbaj.